Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kurs 6.0. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zainstalować przeglądarkę Chrome. Dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim dlatego, że daje nam to wiele możliwości w późniejszym czasie. Między innymi możemy łatwiej obsługiwać naszego e-maila, możemy oglądać filmy na YouTubie i wiele innych rzeczy, które postaram się Państwu pokazać w kolejnych filmikach. Zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli naszego pulpitu. Prawdopodobnie będziecie mieć Państwo taką przeglądarkę. Musimy najpierw wejść, wpisać u góry tutaj nazwę naszej przeglądarki Chrome. Tutaj już akurat ja mam propozycję, jaką można wpisać dalej i można też z niej skorzystać. Można również wpisać całość i w tym momencie naciskamy Enter. W tym momencie przeglądarka nam wyszukała najlepszą opcję i klikamy na pierwszy link w ten sposób. Kiedy przejdziemy na stronę, pojawi nam się taki obraz. Wystarczy, że klikniemy tutaj albo tutaj i nasza przeglądarka ściągnie się nam na komputer. Kiedy już to zrobiliśmy, musimy kliknąć w tym miejscu dwa razy i kliknąć OK. W tym momencie musimy troszkę poczekać, aż Chrome nam się pobierze. Jak widzicie Państwo, pozostało mniej więcej w tym przypadku tyle sekund. I kiedy już to zrobimy, możemy zainstalować naszą przeglądarkę. Pobieranie ukończone. Nasza przeglądarka w tym momencie się sama instaluje. Proces ten trwa zazwyczaj do kilku minut. I kiedy to się zrobi, prawdopodobnie otworzy się Państwu nowa przeglądarka Chrome. Możemy wyłączyć naszą starą, klikając na krzyżyk w prawym górnym rogu i możemy powiększyć sobie nasze okienko, klikając na okienko w prawym górnym rogu, które nazywa się Maksymalizuj. W następnym kroku możemy skonfigurować naszą przeglądarkę, klikając na Rozpocznij. Mamy tutaj zakładki ulubionych aplikacji Google'a. Możemy wybrać sobie... Przepraszam, mój asystent się włączył. Możemy wybrać sobie przydatne aplikacje. Ja w tym przypadku proponuję Państwu zostawić Gmaila, YouTube'a,
można kliknąć sobie na wiadomości i sądzę, że to jest taki zestawik dla Państwa najlepszy. Klikamy na dalej. Tutaj możemy wybrać tło, jakie się Państwu podoba. Mi na przykład najbardziej podoba się sztuka. I klikamy na dalej. Tutaj nasza przeglądarka sugeruje nam, żebyśmy ją ustawili jako domyślną, dlatego że w trakcie korzystania z jakichś stron internetowych będzie nam się po prostu automatycznie otwierać nasz Chrome. Dlatego polecam kliknąć ustaw jako domyślną przeglądarkę. I w tym przypadku mamy ustawienia naszego komputera. Musimy kliknąć w tym miejscu przeglądarka sieci web. Widzicie Państwo, że jest tutaj Microsoft Edge. Klikamy raz w tym miejscu i zamiast Microsoft Edge wybieramy Google Chrome. I możemy kliknąć na przełącz mimo to, ponieważ Microsoft będzie nam próbowało nas tutaj przekonać, że warto korzystać z ich przeglądarki. Jak już wspomniałem, moim zdaniem warto korzystać z przeglądarki Chroma, tak jak w tym przypadku. Kiedy już klikniemy, możemy zamknąć krzyżykiem i dostajemy taką informację. W tym przypadku możemy, jak już nie chcemy nic ustawiać, możemy kliknąć nie dziękuję, ale ja Państwu pokażę dalsze możliwości. Tutaj możemy zalogować się do naszego konta e-mailowego. Jak to zrobić, pokażę Wam w przyszłym odcinku. Także zapraszam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w przyszłym odcinku.